W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten niedzielny poranek 14 stycznia, w drugą niedzielę po Epifanii, spotykamy się wspólnie razem na tej chwili, kiedy pragniemy wsłuchać się w Boże Słowo. A książeczka z Biblii na co dzień podaje nam na ten niedzielny czas słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza z 56 rozdziału, pierwszy werset, oraz z Ewangelii według świętego Mateusza z 3 rozdziału, wersety 14 i 15. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Tak mówi Pan: przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Jako słowo, które koresponduje z tymi tekstami, książeczka z Biblii na co dzień podaje nam słowa modlitwy z Vanuatu: kieruj i prowadź nas do życia w sposób, który jest miły Tobie i akceptowany przez Ciebie. Pokornie ofiarujemy siebie, abyś uczynił z nas dom, w którym możesz zamieszkać. Mocą Twego słowa przemień nasze życie i nasze narody. Uczyń nas domownikami sprawiedliwości i pokoju. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, chciałbym, byśmy na chwilę choć przystanęli przy tych słowach, które przeczytałem z 3 rozdziału Ewangelii Mateusza. Scena nad rzeką Jordan, gdzie do Jana Chrzciciela schodziły się tłumy ludzi, by słuchać jego słów i dać się ochrzcić. Chrzest ku upamiętaniu. Chrzest mający zmienić ich życie. I przychodzi Chrystus. Ten, dla którego Jan nie widzi możliwości udzielenia chrztu, bo ma świadomość, kto tak naprawdę przed nim stoi. Jan wzbrania się, mówiąc, że prędzej to on potrzebuje od Jezusa chrztu, ale nie odwrotnie. I zauważmy, co czyni Jezus. Mówi, że to Jan ma go ochrzcić, by wypełniła się wszelka sprawiedliwość. Rzecz na początku niezrozumiała, dlaczego Jezus przyjmuje chrzest, chociaż przecież nie miał powodu, by się upamiętać. Nie miał powodu, by zmieniać swoje życie, zmieniać je na lepsze, zmieniać w nim kierunek. Ale kiedy na te słowa, na te wydarzenia spojrzymy z perspektywy Wielkiego Piątku, to wtedy wszystko nabiera zupełnie innej głębi. Chrystus na krzyżu bierze grzech nas wszystkich, przyjmuje karę za nas wszystkich. I także, tak jak my wszyscy, pokazuje nam drogę do opamiętania, którą jest chrzest. Chrzest, który zmienia nasze życie. Dlatego chciejmy, nie zawsze może rozumiejąc wolę Boga względem nas i to, co czyni w naszym życiu, czasami wielkie, wspaniałe rzeczy, których nie potrafimy ogarnąć, przyjąć z zaufaniem,
tak jak przyjmuje to święty Jan Chrzciciel. Przyjmuje to, co oznajmił mu Chrystus. Już nie dyskutuje, już nie wymawia się, ale ustępuje Chrystusowi. Spróbujmy, by nie tylko w tym nowym dniu, ale w całym naszym życiu wszystko to, co jest tym naszym oporem względem Bożej woli, ustępowało Chrystusowi, Jego sprawiedliwości, Jego miłości względem nas. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego, co najlepsze w dzisiejszej niedzieli.